Misja specjalna w RMF FM. Tadeusz Pietrzykowski. Pięści, które siały po strach w Auschwitz. Urodził się w Warszawie 8 kwietnia 1917 roku. Boksem zainteresował się w gimnazjum. Jako kilkunastoletni chłopak chodził na treningi na Legię i tam, pod okiem mistrza Feliksa Sztama, uczył się walczyć. W 1937 roku zdobył Mistrzostwo Warszawy w wadze koguciej. Po czym spróbował pokonać rywali w Mistrzostwach Polski. Dotarł do półfinału. Już wówczas mówiono o nim Teddy i ta amerykańska wersja imienia przylgnęła do Pietrzykowskiego na następne lata. W czerwcu 1939 roku dostał świadectwo dojrzałości. Wybierał się na Politechnikę Warszawską. Zamierzał zostać architektem. Nie zdążył. 1 września wybuchła wojna. Najpierw bronił Warszawy. Potem wybrał się w długą i trudną drogę do Francji. Nielegalnie przekroczył granicę węgierską i również nielegalnie zamierzał przedostać się do Jugosławii. Nie udało się. Złapali go Węgrzy i przekazali Niemcom. Niemcy zamknęli Teddy'ego w więzieniu w Muszynie. Po czym przenieśli do Nowego Sącza. I Tarnowa. Ale i w nowoczesnym więzieniu tarnowskim nie posiedział długo. 14 czerwca 1940 roku w pierwszym transporcie trafił do KL Auschwitz. Obok rampy spostrzegliśmy mężczyzn ubranych w coś, co przypominało mundury marynarskie. Nosili na rękawach opaski z napisem KAPO. W rękach trzymali kije, więc zorientowaliśmy się, że nie są do nas nastawieni przyjaźnie. Opowiadał Pietrzykowski. Wytatuowano mu numer 77. Pracował przy koszeniu trawy, zbierał brukiew i żyto. Jesienią przeniesiono Pietrzykowskiego do stolarni. Tam pracował do marca 1941. Podobno boksowałeś przed wojną? Zapytano Pietrzykowskiego pewnego dnia. Podobno. No, bo tu jest taki jeden KAPO. Też boksował. Słyszałem nawet, że szuka przeciwników. KAPO nazywał się Walter Dunning i słynął z okrucieństwa. Przed wojną był wicemistrzem Niemiec w wadze średniej. Był to dobrej klasy bokser zawodowy. Nie wiem, kto z nas był lepszym bokserem. No ale wiem jedno, że są takie chwile, kiedy rzeczy niemożliwe stają się rzeczywistością. Dzieliło ich 30 kg wagi. Niemiec ważył około 70 kg, Polak niewiele ponad 40. W normalnych warunkach żaden sędzia nie dopuściłby do takiej walki. Ale to nie były normalne warunki. To było Auschwitz. Dunning był dobrze odżywiony i wypoczęty. W zasadzie mógł być pewny zwycięstwa. Przecież walczył tylko z więźniem numer 77. Ring postawili w rogu dziedzińca obozowej kuchni. Sędziować miał Bruno Brodniewicz. Mimo swojsko brzmiącego nazwiska był Niemcem, bezwzględnym i brutalnym szefem wszystkich KAPO i przestępcą z bogatym dorobkiem. W niemieckich obozach koncentracyjnych siedział od 1934 roku. Już dawno zapomniał, jak wygląda normalne życie. W obozie mówiono na niego czarna śmierć. Pietrzykowski założył robocze rękawice. Na ring wszedł boso. Obozowe chodaki mogły tylko przeszkadzać. Dunning już na niego czekał. Wokół ringu zgromadziła się grupa KAPO. Gdzieś za ich pleców walkę próbowali oglądać polscy więźniowie pracujący w kuchni. Brodniewicz spojrzał to na jednego, to na drugiego boksera i krzyknął: Ring frei! Kampf! Rozpoczęła się walka. Zanim to nastąpiło, w umyśle jak błyskawica przewinęła się moja uprzednia kariera bokserska. Sylwetka trenera Sztama, pierwsza i ostatnia walka. Wiedziałem jedno, że muszę tę walkę wygrać. Teddy zaczął ostrożnie. Uderzył Niemca w tors. Zanim Dunning osłonił się gardą, oberwał jeszcze dwa razy. Polak był wyraźnie szybszy. Niemiec nieco ociężały, a może tylko zaskoczony werwą więźnia. Otrzeźwił go mocny cios w szczękę. Wokół ringu zrobiło się cicho. Czy to pierwszy raz w krótkiej, jak na razie, historii KL Auschwitz Polak uderzył Niemca? Jakie będą konsekwencje tego faktu? Czy walka zostanie przerwana i zacznie się katowanie Polaków? Nie. Dunning ruszył do kontrataku. Wyprowadził pierwszy cios, potem drugi i trzeci. Pietrzykowski, nauczony przez papę Sztama dobrych bokserskich nawyków, uchylił się raz, drugi i trzeci. Niemiec trafiał w próżnię. Nastąpiła przerwa, ale po kilku minutach walczyli ponownie. I znów Pietrzykowskiego otoczył grad ciosów. Pięści Dunninga błyskały wokół głowy Polaka. A Polak bystrymi oczami obserwował błyskawiczne ruchy Niemca i uchylał się od pięści wciąż i wciąż. Wreszcie zauważył, jak przeciwnik rozluźnił gardę i szybkim lewym sierpowym trzasnął go w nos. Bij Niemca! Krzyknął z tłumu któryś z Polaków. To nie był pierwszy taki okrzyk podczas tego pojedynku, ale ten poprzedni Niemcy zignorowali. Tym razem było inaczej. KAPO całą grupą rzucili się na Polaków, bijąc ich bez opamiętania.
a Duning zbliżył się do Pietrzykowskiego. Niemiec miał dla Polaka bochenek chleba i smalec, dokładnie tak, jak umawiali się przed walką. Pietrzykowski podzielił się tym skarbem z więźniami. A Otto Kissel, kapo numer 2, zaproponował Pietrzykowskiemu lepszą, to znaczy lżejszą pracę. Teddy został opiekunem stajni. Praca w stajni dawała przede wszystkim łatwiejszy dostęp do jedzenia, głównie wody, mleka i otrębów. Pietrzykowski potrzebował kalorii, czekała go cała seria pojedynków bokserskich. Niezupełnie wiadomo, ile razy stawał na ringu. W tym względzie źródła i opracowania podają różne, lecz za każdym razem przybliżone liczby. Ponad 40, 50, a nawet 60 walk. Walczono każdej niedzieli. Czasami w łaźni, czasami na dziedzińcu kuchni. Zazwyczaj walczył z innymi więźniami, rzadziej z Niemcami. Tak został nowożytnym niewolnikiem gladiatorem. W końcu walczył ku uciesze panów z SS. W grudniu 1941 roku przesłał Grips do matki. Boks uratował mi życie. Zostałem mistrzem wszech wagobozu KL Auschwitz. Był szybki, zwinny i skuteczny. Niemcy nazywali go Weissnebel, biała mgła. W pierwszych dniach lutego 1943 roku miał walczyć z Linem Sandersem, holenderskim mistrzem wagi średniej. Tym razem to Teddy wyszedł na ring jako pewny zwycięstwa. Nie przegrał w obozie jeszcze żadnej walki. Był 10 lat młodszy od Holendra i nieco od niego wyższy. Liczył około 1,70 m wzrostu. Sanders był równie szybki jak Teddy, a technicznie nawet lepszy i trafienie go sprawiało wiele problemów. Tak pisał Andrzej Fedorowicz w książce Gladiatorzy z obozów śmierci. W siódmej rundzie Pietrzykowski zaatakował. Obrzucił Holendra serią ciosów, lecz żaden nie trafił w cel. Za to trafił Sanders i to tak mocno, że Teddy padł na ring. Nie był to jednak knockout. Zanim sędzia skończył liczyć, Pietrzykowski wstał. Walka trwała aż do 12 rundy. Wygrał Sanders na punkty i przez następne dwa tygodnie to Holender był mistrzem wszechwag w KL Auschwitz. Potem nastąpił rewanż i tym razem wygrał Pietrzykowski przez techniczny knockout. I nie pozwolił się już pokonać do końca pobytu w KL Auschwitz. Lecz Pietrzykowski bił nie tylko w ringu. Pewnego letniego dnia 1941 roku Vorarbeiter, czyli człowiek pilnujący grupę robotników, zaczął bić jednego więźnia. Teddy podbiegł do niego i bez ostrzeżenia uderzył go kilka razy w twarz. Na co, dodajmy, dostał zgodę swojego kapo. I wtedy stało się coś niezrozumiałego. Jakiś nieznany człowiek złapał Teddy'ego za rękę. Synu! Nie bij! Odczep się, bo i ty dostaniesz. Proszę cię, nie bij go. Spójrz, ile wokół nas jest zła. Chcesz być tacy jak oni? To co, lepiej, aby on ciebie bił? Teddy nie wiedział, co zrobić. Tego proszącego więźnia widziałem wówczas po raz pierwszy. Jego twarz była jak nienormalna, łagodna, dziwnie spokojna. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Zabrakło mi języka w ustach. W końcu machnąłem ręką i odszedłem. Dopiero później Pietrzykowski dowiedział się, że był to franciszkanin, ojciec Maksymilian Kolbe. Spotkali się jeszcze kilka razy. Po raz ostatni podczas apelu 29 lipca 1941 roku, kiedy ojciec Kolbe zdecydował się umrzeć za Franciszka Gajowniczka. Wówczas Pietrzykowski pracował już w obozowym ruchu oporu. W 1941 roku rotmistrz Witold Pilecki przyjął od Teddy'ego przysięgę żołnierza Związku Organizacji Wojskowej. Podstawowym zadaniem Związku było przygotowanie powstania. Ale do tego była potrzebna broń i wsparcie z zewnątrz, o czym ani w 40, ani w 41 roku nie można było nawet marzyć. Dlatego skoncentrowano się na pomocy więźniom. Dla chorych próbowano zdobyć lekarstwa, dla osłabionych i głodnych chleb. Zwycięskie walki Pietrzykowskiego pomagały w tym przypadku niejednokrotnie. Ale zbierano również informacje o zbrodniach i zbrodniarzach niemieckich. Tym między innymi zajmował się również Teddy. Ale nie na tym zakończyła się konspiracyjna działalność Pietrzykowskiego. Pewnego dnia rotmistrz Pilecki postanowił przeprowadzić zamach na komendanta Auschwitz Rudolfa Hessa. Panie rotmistrzu, powiedział na to Teddy. Ale jak? Nie mamy broni, jesteśmy pod ciągłą obserwacją. To jest przecież niemożliwe. Pracujesz w stajni, prawda? Tak. I opiekujesz się koniem Hessa. Jak on się nazywa? Fulvia. No to chyba wiem, jak przeprowadzimy ten zamach. Wiosną 1941 roku Hess wyjechał na dłużej do Berlina. Przez ten czas nie wyprowadzano konia ze stajni i nie ćwiczono w woltyżerce. Pietrzykowski dbał tylko o to, aby koń nie był głodny. Kiedy Hess wrócił i zamierzał wybrać się na Fulvi na spacer, między derkę a siodło włożono guzik. Hess dosiadł konia jak zwykle. Fulvia natychmiast stanęła dęba, odczuwając prawdopodobnie ucisk guzika. Hess lekceważąco machnął ręką na gwałtowny ruch konia, który popędził do przodu. Pędzący koń w pewnym momencie zmienił kierunek ruchu, załamał się i w tumanie kurzu dostrzegłem pędzącą Fulvię bez jeźdźca na grzbiecie. Wspomniał Pietrzykowski. A co stało się z jeźdźcem? Rudolf Hess zleciał z konia i złamał nogę. Trafił do szpitala.
Zamach się nie udał. A tymczasem nad Tadeuszem Pietrzykowskim zaczęły się zbierać czarne chmury. Popularność wśród więźniów i propagandowa siła jego zwycięstw zaczęły przeszkadzać SS-manom w Auschwitz. Trzeba było się Pietrzykowskiego pozbyć, co w obozie koncentracyjnym nie wydawało się trudne. I pewnie Pietrzykowski by zginął, gdyby nie Hans Littkemeier, szef obozu koncentracyjnego Neuengamme pod Hamburgiem. Littkemeier, przed wojną sędzia bokserski, wiedział, kim jest Pietrzykowski i kiedy przyjechał do Auschwitz, zaproponował Hessowi, że zabierze niebezpiecznego Polaka ze sobą. Hess się zgodził. Pietrzykowski wyjechał z KL Auschwitz 14 marca 1943 roku. Pozostała po nim legenda. Tadeusz Borowski, pisarz i poeta, więzień Auschwitz, pisał, że wciąż tkwi tam pamięć o numerze 77, który niegdyś bił Niemców jak chciał, biorąc na ringu odwet za to, co inni dostali na polu. W nowym obozie Teddy rozegrał około 20 walk. Końca wojny doczekał w KL Bergen-Belsen. 15 kwietnia więźniów obozu wyzwolili Brytyjczycy. Pietrzykowski, który przyznał się do polskiego obywatelstwa, trafił do pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Do Polski wrócił w 1946 roku. Wojenno-obozowy rozdział życia zamknął w 1947 roku, kiedy występował w roli świadka podczas procesu Rudolfa Hessa, kata z Auschwitz. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.